rękawice tną niebo, nawet kiedy w oczy wieje zimny wiatr. Ty musisz dalej biec i pokonać tą niebo. Tu wiesz, tylko tak zobaczysz inny świat. Po deszczu wietrze słońce zrobi wielką tęczę na niebie. W jej stronę pędź, bo spełnisz sen. Witajcie, ja jestem Matus, oto jest kolejny odcinek z Dragon Age'a, jeden z ostatnich prawdopodobnie. Postanowiliśmy jednak spalić Amarant. Nie chciałbym się go ratować, bo pewnie i tak bym coś spieprzył i bym nie uratował nikogo, bym pewnie tylko czas zmarnował, żeby tam dojść. No i teraz się będziemy martwić po prostu obroną. Twierdzę, bo przecież pomioty ruszają. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. Wróciłeś. Nie sądziłem, że to zrobisz. Niespodzianka! Rzadko ktoś raduje się, że mnie widzi. Muszę się oswoić. Nie wiem, jak udało wam się dotrzeć na czas, ale na krew Andrasty przyda nam się pomoc. Kilka dni po tym, jak wyprawiliście się do Amarantu, zauważyliśmy pomioty. Całą armię pomiotów. Mury spłynęły krwią, lecz najgorsze jeszcze przed nami. Amarant spłonął? Miasto zostało już złupione, a ludzie są zarażeni, albo jeszcze gorzej. Ja... Jak każesz. Zwiadowcy donoszą, że pomioty podchodzą pod mury. Będę walczył u twego boku, komendancie. Moi zwiadowcy doniosą, gdzie toczą się najcięższe walki. I to jest chyba ostatni wybór. Nie wiem, czy w ogóle, ale chyba skupię się na tych najważniejszych postaciach. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy go miałem brać, czy nie. Ale niech sobie Ogren odpocznie. Lekko skład zmieniłem. Mamy silnego tanka, w sensie krasnoluda. Mamy dobrego maga, w sensie elfkę. Mamy dobrego ducha, no tak powiedzmy, ducha właśnie w ciele strażnika. I mamy siebie. Pewnie bitwa będzie długa, to pewnie będę musiał ją na party podzielić, w sensie nagrać. Bo chciałem jak to Bigan zrobić, że... Komendant takie... straży przybył. Matka będzie bardzo dumna ze swego herolda. Złamiemy twierdzę! Złamiemy strażników! Zostawimy tylko popiół! I chciałem tylko, wiecie... tak w całości nagrać tą bitwę, ale no niestety by to pewnie z godzinę trwało, a nie chcę tak przedłużać. Wiem, że Tobi tak nagrał, ale ja nie jestem z takich, co nagrywa na siłę taki dłuższy materiał, bo to po prostu nie ma sensu. Dobra, byle co. I tak moja postać, w ogóle wszystkie postacie są koksami u mnie. No szczególnie ja, bo ja sporo siłę ładowałem, chyba mam 50 parę punktów. Jak będę miał awans, jeszcze oblukam. Tędy, komendancie!
szkoda, że tak mało mamy wsparcia. Wiem, że możemy mieć więcej ludzi. Ale wpierw by musiały krasnoludy zginąć, bo jak widzicie, mamy jeszcze paru. A póki oni nie zginą, nie możemy nikogo wezwać. No nie da się po prostu kliknąć na nich i odwołać. Ja chciałbym, ale nie mogę. Dobra, co teraz? Czekamy. Trochę mnie irytuje te czekanie, nie wiem czy to jest zamierzone, czy po prostu mnie coś wzięło w tej grze. Jakieś lagi straszne. Niby aż tak nie odczuwam tych lagów, no przyznam, są, no bo po co mam kłamać. Ale... Dzieci atakują wschodni mur! Komendancie! Musimy im pomóc! Ale nie aż tak, żebym po prostu grać, nie wiem, ja mogę grać. Tylko gra mi coś fiksuje. A dobra, przynajmniej mamy pociski. Bardziej właśnie te dzieci są upierdliwe, no, niby chyba mają mało, ale
Gruby jedną, takie irytujące są czasami. Jeszcze tylko ogra wielkiego brakowało. To by dopiero było. O, telefon mi dzwoni. Chwila. Dobra, już wróciłem. Musiałem sobie mikro wyciszyć, żeby nie było rozmowy słychać w telefonie. Bo to był ważny telefon i musiałem odebrać. Dobra, wszystko czy znowu coś? Nie podoba mi się to. Słyszałem taki huk, jakby... coś... ciężkiego szło na nas. Chyba czuję, że ogr będzie niedługo. Tak czuję.
zwyciężymy! Dzieci nie żyją. Mogą nas potrzebować przy głównej bramie, komendancie. Główna brama pada! Potrzebujemy pomocy! Coraz bliżej jesteśmy z tego, co widzę. Skoro mamy aktualizację zadania, to już chyba połowa bitwy za nami. Pytanie, kiedy będzie jej koniec? Już więcej nie ma tych miejsc na mapie. Jakby się spojrzał, to by widział. Jakby się spojrzał, to by widział, że ogry idzie. A tak się odwrócił i go pieprznął. Znaczy, nie wydaje mi się, że ten cios był śmiertelny. Będę widział lepiej, jak do tego syna Szala podejdę bliżej. Żyje, bo chyba chce wstać. Dobra, gdzie ten niedobitek jest? A tutaj. Ale dobra, to chyba ostatni. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, spotkam się w kolejnym odcinku i na pewno bitwa będzie ukończona wtedy. Więc cześć!